Piekło to ciekawe miejsce, zarówno jako forma straszenia grzeszników, jak i jako miejsce samo w sobie. No i jeśli spojrzeć na historię, takie więzienie pojawiało się już od zarania dziejów, będąc jednocześnie domem dla zła i demonów wszelkiej maści. Nic dziwnego zatem, że gry chwyciły za ten motyw, wykorzystując go do wszelkich możliwych celów. Jako gracze zwiedzaliśmy najróżniejsze inkarnacje czeluści. Hades czy Tartar w pierwszej trylogii God of War, lub później złowieszczy Muspelheim czy skuty lodem Helheim, gdzie trafiały dusze tych, którzy na Walhalle nie zasłużyli. Przecież Dante's Inferno, bazując na historii z Boskiej Komedii Dantego Alighieri, również rzucało nas po kolejnych ciekawie zaprojektowanych poziomach piekła. Nic dziwnego zatem, że wielu ucieszył sukces kickstarterowej kampanii Agony. Twórcy obiecywali najbardziej przerażającą wizję piekła w historii gier wideo, zapierającą dech w piersiach oprawę graficzną. Serwisy takie jak IGN nazwały grę tą, która upokarza brutalność Dooma, a PC Gamer przyznał się do tego, że od czasów Silent Hilla 2 żaden horror nie był ich w stanie przekonać tak jak Agony. Prawie 200 tysięcy dolarów ze zbiórki, masa pozytywnego feedbacku, jedna drobna obsuwa później i problemy z przyznaną kategorią i jesteśmy tutaj. Agony w końcu pojawiło się w sklepach i okazało się, że jest ciemno. Gra od samego początku rzuca nas, tak zgadliście, do piekła. O naszym bohaterze nie wiemy absolutnie nic. To nawet dobrze. Przecież prosi się to o mocny twist fabularny. No właśnie, o historii przedstawionej również nie dowiadujemy się za wiele. Z krótkiego intra, które muszę przyznać wyglądało całkiem obiecująco, trafiamy prosto do królestwa wszelkiego zła, stając przed faktem dokonanym. Drzwi zamknięte, szukaj innego wyjścia. Poruszanie się postacią przypomina brodzenie w smole, zaś grafika ani trochę nie zbliża się do poziomu zapierającej dech, bo to tu znajdzie się niskiej rozdzielczości tekstura, tam obiekt bez powodów będzie błyszczał niczym w Oblivionie, no i ciemność. Wszechobecny i rozpraszający zmysły brak światła mimo kilku płomieni. Z jednej strony rozumiem wizję artystyczną, którą tłumaczą to twórcy, ale dla wielu raczej forma zamaskowania niedociągnięć. I choć design labiryntowych lokacji, po których nawigacji ów brak światła nie pomaga, wydaje się być ciekawy, bo wszystko wygląda nad wyraz gorowo, to szybko zauważamy, jak powtarzalny jest świat. Ściany i podłogi pokryte mięśniami, konstrukcje wykonane z kości, ogromne dłonie czy udręczone osoby błąkające się po świecie. Jedna wielka wyprzedaż w sklepie mięsnym. Dopiero kolejne większe lokacje zdają się na chwilę odpuszczać nam w tej kwestii. Ale skoro już o męczennikach mowa, modele tych wprawiają w niemałe zakłopotanie, cofając nasz zmysł estetyczny kilka lat wstecz. Kanciaste twarze, mało anatomiczne kończyny i ten dziwny połysk. Inaczej z kolei jest z przeciwnikami, którzy notabene przyciągani są przez światło ratującej nas pochodni. Jedyne światło, jakie możemy nosić, trzeba zatem szybko upuścić. Wykręcone i dziwaczne modele demonów mogą zrobić wrażenie. Ich sposób poruszania się za bohaterem przy abominacyjnym wyglądzie może niektórych lekko poruszyć, ale cała iluzja gry upada, gdy faktycznie dojdzie do konfrontacji, bo zaczynają się oni błąkać bez celu, mijać bohatera lub wpadać na przeszkody. Na szczęście ich frustrujące ataki nie oznaczają końca gry, bo oto nasza dusza posiada umiejętność, dzięki której opętamy męczenników po uprzednim zdjęciu im worków z głowy. Gra posiada także system umiejętności, ale ten nie wpłynął na rozgrywkę na tyle, bym cokolwiek odczuł. No, może poza przeniesieniem duszy do demona, tam jednak mamy limit czasowy, więc cała radocha z posiadania jakiejkolwiek siły mija bardzo szybko. Nie uświadczyłem też strachu przed wrogami, raczej strach przed zmuszeniem się do ponownego rozegrania etapu po porażce przy tak mozolnym i frustrującym gameplayu. Ale co gorsza, nie uświadczyłem też tej zapowiedzianej obrazoburczości, która stała się swoistym motorem napędowym marketingu Agony. I to tutaj zaczyna się jeden z największych problemów. Niespełnione obietnice. Za grę odpowiedzialne jest studio Madmind, złożone z weteranów game devu, którzy pracowali przy takich tytułach jak The Division, Wiedźmin, Enemy Front czy Sniper Ghost Warrior. Materiałami z targów oraz ciekawymi grafikami udało się im przekonać wielu, bo przecież nawet w newsach na gry online wspominaliśmy o tym, że lokacje wydają się koszmarne, ale w tym pozytywnym znaczeniu, a fani horrorów mają na co czekać, gdyż autorzy świetnie realizują swoją wizję najlepszego oddania piekła w historii gamingu.
Zbiórka na Kickstarterze również przyciągnęła całą masę fanów, dając nawet możliwość zostania jednym z mieszkańców Krainy Umarłych za odpowiednią kwotę. Sfinansowano dodatkowy tryb gry, możliwość oglądania modeli z bliska czy kilka zakończeń i wszystko zdawałoby się iść w idealną dla Mad Minds stronę, gdyby nie pierwsze poślizgi w kwestiach wydania. Grę przełożono na koniec roku 2017 z powodu edycji pudełkowej. W tym czasie jednak twórcy nie próżnowali. Obiecali dodać kolejne alternatywne zakończenia, a nawet mnogość grywalnych postaci. Wszystko brzmiało jak pozytywny obrót sprawy, bo przecież gra zostanie dopracowana i nie podzieli losu innego polskiego horroru. Inner Chains, które zmarnowało potencjał przez błędy techniczne, słabe AI wrogów czy kiepską optymalizację. Tak mało wiedzieliśmy. Największym jednak ciosem okazało się napotkanie bariery w postaci autocenzury wymuszonej przez system ratingowy. Grze groziło oznaczenie AO, czyli tylko dla dorosłych, co skutecznie przekreśliłoby wydanie na konsolach. Studio jednak zapewniło, że wprowadzone zmiany nie będą drastyczne i nie wpłyną na całość wizji. Od zmiana ustawień kamery, a nie wyrzucanie całych sekwencji. To sprawiło, że niektórzy głodni mocnych wrażeń gracze zaczęli zacierać ręce. Przecież kontrowersja to najlepszy sposób na marketing, prawda? Skoro Sony czy Microsoft boi się wydać grę z uwagi na zawarte w niej sceny, to chyba mamy do czynienia z najbrutalniejszą i przerażającą wizją świata, gdzie zupełnie jak w zwiastunach roi się od przesyconych erotyzmem pieszczących się sukubów, ukrzyżowanych nagich grzeszników oraz noworodków z twarzami starców. Raj dla głodnych szaleństwa w jednej grze. Co więcej, pecetowa wersja miała otrzymać patch zdejmujący tę cenzurę z finalnego produktu, co z kolei szybko okazało się do pewnego stopnia niemożliwe. Studio zabrało głos, tłumacząc, że choć są jedynymi szczerymi w kwestii usuwania scen, to nie mogą nam zbyt wiele zdradzić, gdyż gra zostałaby zakazana, zaś team musiałby pożegnać się z pracą. Koniec końców mieliśmy otrzymać popremierowe wideo zawierające ewentualne kadry wyrzucone z zakończeń gry. W końcu przyszedł 29 maja i trach. Okazało się, że gra zbiera fatalne recenzje. Produkcji oberwało się praktycznie za wszystko. Nużąca rozgrywka, beznadziejni przeciwnicy, nijaka fabuła, a także zagadki logiczne, które mimo obiecanego nowatorstwa ograniczyły się do zbierania przedmiotów czy malowania palcem znaków. Najgorsze jednak, że w całej tej nawałnicy negatywnych recenzji często przewijał się motyw zmarnowanego potencjału i co ważniejsze, padało pytanie, gdzie ta cała kontrowersja? Bo tak, gra faktycznie emanuje brudem i mięsnością lokacji przeplatanych roznegliżowanymi uwodzicielsko poruszającymi się demonicami, ale czy to kwestia cenzury, czy wszelkie zapowiedzi były na wyrost, nie uświadczyłem tu ani jednej wybitnie drastycznej czy obrzydzającej sceny. Te, które mi przedstawiono, albo traciły wiele ze względu na słabe efekty towarzyszących rozbryzgów, które odrywały mnie od jakiegokolwiek realizmu, albo były tak słabo oświetlone, że moja akomodacja oka doznawała treningu życia. W pamięć zapadła mi tylko jedna scena używania niemowląt jako spoiwa między kamieniami. Wiem jak to brzmi, ale tutaj nie było to nijak odrażające, bo przedstawiono to w karykaturalny sposób, a zarówno model budującego mur był niedopracowany, jak i wspomniane dzieci posiadały głowy starców, co nie pozwalało mi o nich myśleć inaczej niż jak o staruszkach. Zabójstwa nie okazały się finezyjne i broczące we krwi, stanowiąc nic więcej ponad to, co mogliśmy obserwować w takim Dead by Daylight czy nawet serii Dead Space. Mapy frustrowały oświetleniem, design, choć podobny do wnętrza Czerwonej Królowej z Alice Madness Returns, był ciekawy, lecz tylko przez pierwsze minuty. Zawiedzenie graczy nie miało zatem końca. Wystarczy rzut okiem na komentarze z fanpage'a gry czy profilu steamowego. Kontrowersja pomogła, ale nie obroniła tytułu, gdyż okazało się, że największą kontrowersją w tym przypadku było sprzedanie produktu jako pełnego treści festiwalu ohydy, ale wykonanie dość nudnego, na pewno frustrującego symulatora chodzenia, gdzie fabułę, choć i tak nijaką, poznajemy przypadkiem. I choć seans wideo z usuniętymi scenami, które o dziwo znajduje się w serwisie YouTube, może faktycznie zastanawiać i oburzać, gdyż prezentowane tam sceny zahaczają o bardzo obrazowy seks czy krzywdzenie nienarodzonych dzieci, to finalnie otrzymaliśmy pełen błędów produkt, luźno bazujący na tym, co nam obiecywano. Gracze konsolowi narzekają na błędy graficzne, mnie kilkukrotnie udało się wyjść poza mapę i choć to zbyt oczywisty żart, to zgadzam się. Gameplay dobrze koresponduje z nazwą gry.
Przemęczyłem się przez całość i nie otrzymałem żadnej satysfakcji. I nawet ocenzurowana, zaawansowana fizyka pośladków nie byłaby dobrym pocieszeniem.